przyszły do mnie, przyszły. Wszystkie skarby godulowe. Ten był w błędzie, kto pomyślał, że z tym nie poradzę sobie. Ze mną i do końca będziesz chronił. Nikt nie pozna tajemnicy, nie zobaczy twarzy twojej. Jakżech się sama ostała bez goduli, bez ojca, nic żech swego nie miała, nic. Jakżech się sama ostała bez goduli, bez ojca, całkiem wiano dostała. Już zniszczony ten na wodzie pałac cenny i nasz ogród ten zimowy. Nie pamięta, jak był piękny. Jakżech się sama ostała bez matuli, bez ojca, nic żech swego nie miała, nic. Jakżech się sama ostała bez goduli, bez ojca, całkiem wiano dostała. Yo, yo, Anna, yo.
Któregoś dnia roku 1848 bajecznie bogaty przemysłowiec siada do stołu z diabłem i ustalają, jak potoczą się losy pewnej 6-letniej dziewczynki, pochodzącej z biednego domu osieroconej Joasi. Nie wiadomo do dziś, jaki właściwie interes ubił diabeł z Karolem Godulą. Jednak przy bujnej wyobraźni poszukiwaczy prawdy może się to kiedyś wyjaśni piękniej, niż uczynił to z dziedzictwem Goduli ten okrutny XX wiek. Na przykład tak, by to mógł opowiedzieć filmowiec. Na początku można by pokazać skromny salon. Skromny, bo Godula był bardzo oszczędny. W salonie mężczyzna w bujanym fotelu, a jego twarz całkowicie ukryta w cieniu. Pali się w kominku, obok jakaś świeca nieznacznie tylko rozświetla zarys tajemniczej postaci. To unikający ludzi Karol. Jedna z legend mówi, że jako zarządca pławniowickich lasów został pobity i okaleczony, że oszpecona została jego twarz, pozostał też bez jednej ręki. Mała Joasia, sierota przygarnięta pod jego dach, mamy tylko legendy o powodach tego niezwykłego gestu, no więc Joasia jako jedyna nie okazuje strachu przed jego strasznym obliczem, a on jest jej za to wdzięczny do końca życia. Odkrywa potencjał w dziewczęce. Okazuje się szybko, że Joasia dobrze się uczy. Wynajmuje więc najlepszych nauczycieli. Bo to nie może się zmarnować. Przecież przez całe swoje dorosłe życie inwestował każdy grosz, który zarobił. Tym razem zainwestował w dziecko. Król cynku ma spadkobierców, którzy w dniu ogłoszenia światu ostatniej woli zmarłego doznają prawdziwego szoku. Ponieważ właśnie Joannie Gryzik przypadła jedna z największych fortun tamtych czasów w Europie. A ona ma wtedy zaledwie 6 lat. Panowie i władcy tamtych czasów, gdy dociera do nich ta wiadomość, bawią się akurat wyśmienicie na urodzinach pewnej ważnej księżniczki w jednym z berlińskich pałaców. Nic z tego wszystkiego nie rozumieją i podobnie jak bywa teraz, gubią się w domysłach, a z tego niezrozumienia rodzą się legendy, bo wola Goduli jest dla racjonalnego świata nie do pojęcia. Majątek odziedziczony po jednym z najbogatszych ludzi w dziejach Śląska, ogłoszonym królem cynku, jest imponujący. Kopalnie galmanu, węgla, huty i liczne majątki ziemskie stały się własnością małej dziewczynki, sieroty z ludu. Świat w szoku. Spadkobiercy próbują coś z tym zrobić. Nie jest to wszystko bezpieczne dla Joanny. Ale jak wspomniałam wcześniej, Godula wszystko z diabłem ustalił i mieli bardzo dokładny plan. Więc po jego śmierci wszystko było pod kontrolą. Joanna, dobrze chroniona i zaopiekowana, skończyła dobrą szkołę i wyszła za mąż. Tyle z mojego wstępnego scenariusza, w którym są ziarna prawdy. Być może ktoś napisze swój. Godula od dziecka był niezwykły. Szybko się uczył i potrafił ciężko pracować. Fascynowało go rolnictwo i chemia. Jako 11-letni chłopiec stał się wychowankiem cystersów w Rudach Raciborskich. Miejsce to słynęło z bardzo wysokiego poziomu nauczania. Biorąc pod uwagę jego następne osiągnięcia, nie trudno się dziwić, że posądzono go o pakt z diabłem. Podobno przypadkiem znalazł się na drodze hrabiego Karola Franciszka Balestrema, u którego został zarządcą, a jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Jego spadkobierczyni Joanna Grycik otrzymała starannie zaplanowaną opiekę i wykształcenie, po czym znacznie powiększyła majątek. W 1858 roku król pruski Fryderyk Wilhelm nadał jej szlachectwo. Oto Joanna, dziecko służącej, poślubiła hrabiego Hansa Ulricha Schaffgotscha, przedstawiciela starego śląskiego rodu. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Urodziła się im 4 dzieci. Własnością pary stał się zamek w Kopicach, jeden z najpiękniejszych zamków w Europie. Joanna Schaffgotsch von Schomberg-Godula była fundatorką szkół, kościołów i sierocińców. Jej życie, jak i życie Karola Goduli, to temat bardzo obszerny i wielowątkowy. Współcześnie ocalone i odrestaurowane mauzoleum w Kopicach pozostaje jedynym godnym upamiętnieniem Joanny, która związana jest nierozerwalnie z naszym śląskim dziedzictwem. Odsyłam Was do linków, które pomogą odnaleźć więcej.